Tak, myślę, że pierwsza połowa bardzo wyrównana. Ani jedna, ani druga drużyna nie miała wiele sytuacji. Gra była wyrównana. No, w drugiej połowie Raków po strzeleniu bramki cofnął się. Kontrolowaliśmy później grę, gdy przegrywaliśmy 1-0. Myślę, że tak by było aż do tej 90. minuty, gdyby nie czerwona kartka. Od niej troszeczkę zaczęło się problemów, no bo my i tak już musieliśmy wyjść wyżej do pressingu, no bo przegrywaliśmy. Raków miał więcej miejsca i poszła druga kontra i bramka na 2-0. No tak, wiedzieliśmy, z kim gramy. Raków jest obecnie na trzecim miejscu, tak, więc wiedzieliśmy, że no to będzie bardzo trudny mecz, ale patrzyliśmy na siebie. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była dobra. Umieliśmy rozgrywać piłkę, umieliśmy pograć. Graliśmy odważnie i tego chcieliśmy też w drugiej połowie. Niestety nie udało się, bo straciliśmy bramkę później zawodnika. No i niestety później te ostatnie minuty tak wyglądały.